Witamy w kolejnym odcinku cyklu Moja praca, moja firma, mój sukces. Dzisiaj poruszamy temat tego, czy warto być pracownikiem podległym, freelancerem, czy może założyć własną działalność. Ze mną tradycyjnie Anita Gałek. Cześć Anitko. Witam serdecznie. Powiedz mi, czy każdy nadaje się na bycie pracownikiem podległym? Wydaje mi się, że nie każdy. Nie każdy ma tą cierpliwość i w którymś momencie po prostu wybuchnie. Czy tak jest? No myślę, że każdy przechodzi drogę tak zwanego pracownika podległego, bo dopóki nie założymy swojej firmy i nie ogłosimy się na przykład prezesami, to jeśli nie mamy tego komfortu, że zakładamy swoją działalność, zawsze na jakimś etapie jednak jesteśmy, pracujemy na tej szeregowej pozycji. No i teraz pytanie, w jaki sposób jesteśmy zarządzani? Co tak naprawdę sprawia, że źle czujemy się w roli tego podległego pracownika? Czy to jest kwestia tego, że nasze relacje z szefem nie są odpowiednie? Czy to jest kwestia tego, że czujemy, że jednak możemy trochę więcej? Czy to jest po prostu kwestia tego, że no, trafiliśmy w złe miejsce pracy, które kompletnie nie jest adekwatne do naszych umiejętności, zainteresowań czy pasji? A czy jesteśmy w stanie powiedzieć, od czego lepiej zacząć naszą drogę zawodową? Czy zatrudnić się w firmie jako ten pracownik podległy i przejść tą tradycyjną ścieżkę przez menadżera do wyższych stanowisk, czy nawet do własnej firmy? Czy od razu rzucić się na tak zwaną głęboką wodę, otworzyć własną działalność i wtedy sam sobie jestem sterem panem okrętem? Małgosiu, no wszystko zależy od tego, jaką działalność chcemy otworzyć. Bo jeżeli to będzie działalność, powiedzmy taka, którą jesteśmy w stanie wykonywać w pojedynkę, no to oczywiście, proszę bardzo, jeżeli czujemy się na siłach i z wiedzą i z doświadczeniem, ale też na siłach takich, no powiedzmy sobie wprost, finansowych, że ja mogę sobie pozwolić na to, żeby zaryzykować i otworzyć swoją firmę, proszę bardzo. Nie do końca wyobrażam sobie otwieranie firmy, ogłaszanie się szefem, właścicielem i prezesem, zatrudnienie ludzi i kierowanie nimi bez wcześniejszego doświadczenia. No ja jednak jestem zdania, że jeżeli chcemy zacząć kierować ludźmi, jeżeli chcemy rozwijać swój biznes, warto wspinać się jednak po ścieżkach kariery. I nie chodzi o to, żeby wspinać się przez dziesiątki lat, ale chodzi o to, żeby zasmakować właśnie tego podległego pracownika, tego, czego oczekuje od siebie, czego oczekuje ode mnie rynek, w jakim kierunku mam się rozwijać, żeby móc z powodzeniem, z sukcesem prowadzić swój biznes. Przejdźmy troszkę na rynek medyczny. Lekarz kończący swoje praktyki zawodowe, już zaczynający stawianie swoich kroków samodzielnych, chce otworzyć własny gabinet, własną klinikę. Chce zatrudnić ludzi, ale ma kompetencje zawodowe, jest świetnym specjalistą, ale nie ma wiedzy o tym, jak zarządzać zespołem, a ten zespół trzeba zatrudnić. Bo to nie są tylko pracownicy pielęgniarki, pracownicy bloku operacyjnego, ale jest cały szereg innych ludzi, których również trzeba pokierować. Czy zatrudnić kogoś, kto będzie to za nas robił, czy jednak uczyć się kolejnej roli zawodowej? No i odpowiedź moja brzmi, to zależy. Bo jeżeli faktycznie tak jak mówisz, chce lekarz otworzyć swoją klinikę i od razu myśli o takim dużym biznesie, warto posiłkować się specjalistami w danej dziedzinie. Ale to nie oznacza, że od razu mamy budować wielki dział z zasobów ludzkich w klinice, tylko można na przykład wynająć osobę czy zatrudnić osobę, która będzie nas wspierała w obszarach, w których nie czujemy się mocni. Ale to ma być osoba, która będzie legitymowała się konkretnymi kompetencjami? To będzie menadżer dedykowany do zarządzania zespołem ludzkim, czy to może być ktoś z predyspozycjami? To może być ktoś z predyspozycjami i z doświadczeniem jednak. Nie ryzykowałabym takiego rozwiązania, że przychodzi ktoś i mówi, pani Małgosiu, ja się czuję na siłach, to jest moja pasja. Warto, żeby jeszcze za tą pasją, jeśli nie tytuł, to żeby stało po prostu doświadczenie. Z drugiej też strony, to co ja obserwuję w swojej pracy, wielu lekarzy chce się rozwijać. Oprócz tej wiedzy medycznej i tego doświadczenia w branży, wielu jednak szuka rozwoju takiego osobistego i zawodowego właśnie w tych obszarach, w których podczas studiów nie było czasu czy nie było sposobności się rozwijać. Więc jest też taka możliwość, żeby wspierać się po prostu indywidualnymi konsultacjami czy, nie wiem, treningiem, mentoringiem. I jeśli na początku taką pracę wykonamy, z pewnością będzie nam łatwiej. Ale wiesz, często jest tak po prostu, że właściciel zakładając swoją firmę, już nawet nie tylko klinikę,
nowy w tym, to jest jego pierwsza działalność własna, zatrudnia ludzi i mówi tak: z tobą mam bardzo dobry kontakt, to ty będziesz menadżerem, bo razem jesteśmy w stanie się dogadać, i przypisuje ludziom rolę już wtedy według zatrudnienia, według rozmów kwalifikacyjnych. Czy zatrudnienie takiej osoby z dobrym kontaktem, z kimś, z kim dobrze nam się rozmawia, wystarczy do tego, żeby ta osoba dobrze zarządzała? Na pewno takie flow jest potrzebne i na pewno jest bardzo przydatne. To bardzo dobrze, jeżeli jesteśmy w dobrych relacjach, nie wiem, ze wspólnikiem, czy będąc właścicielem, z dedykowanym menadżerem, jest to bardzo istotne. Ale nie zapomnijmy, że jednak biznes to biznes, relacje w nim są ogromnie ważne. Ja też jestem zwolennikiem budowania relacji. Natomiast jeśli kogoś bierzemy, kogoś, kto będzie z nami ramię w ramię pracował, no jednak rozumiem, że oczekujemy wiedzy i takiego wsparcia merytorycznego. Nie tylko podtrzymania na duchu i powiedzenia: Małgosiu, nie martw się, damy radę. Jakoś to będzie. Ale jednak, żeby mieć takie wsparcie, takie uzupełnienie naszej wiedzy, bo ważne jest, żeby obok był ktoś, kto uzupełni nasze kompetencje, po prostu. Ale czy nie jest tak, że troszeczkę obawiamy się tej osoby, tego, że jej kompetencje przewyższą nasze i w pewnym sensie my staniemy się niepotrzebni czy mniej poważani w naszej własnej firmie? No warto sobie to pytanie zadać na początku drogi. Czego ja oczekuję od siebie? Jaką rolę swoją widzę w firmie? Czy ja widzę swoją rolę, i tu wracając do branży medycznej, właściciela i fachowca w branży medycznej, ale pozwolę, żeby ktoś uzupełnił moją wiedzę w obszarach, w których tej wiedzy nie mam? Czy ja zakładam od razu, że to będzie moje królestwo, nie dopuszczę tu nikogo i poradzę sobie sam? Wówczas warto jednak znaleźć sposobność na to, żeby się rozwinąć w obszarach, w których no troszeczkę nie domagamy. Ale wiesz co, często jest tak właśnie, że właściciel, lekarz, chcąc aktywnie prowadzić swoją praktykę lekarską, a jednocześnie będąc właścicielem kliniki, łapie się na tym, że no na własne życzenie i za własne pieniądze stanę się pracownikiem podległym, zatrudniając sobie menadżera, osobę do prowadzenia. To też nie jest chyba do końca komfort, prawda, dla tej osoby i jednej i drugiej strony. No wszystko zależy od tego, jaką pozycję budujemy w firmie. Wielu menadżerów oczywiście, nawet delegując zadania na co dzień, obawia się, że okaże się, że ktoś może lepiej zrobić to od niego. Tego nie unikniemy. Natomiast ja myślę, że to też jest praca, którą powinien menadżer wykonać nad sobą, wzmocnić swoje poczucie własnej wartości, bo bardzo często te obawy biorą się z tego, że my sami czujemy się ze sobą niepewnie. Więc jeżeli ktoś ma... No nie jest pewny swojej pozycji w firmie, zawsze będzie szukał zagrożeń w innych. A jak pokazać tą swoją rolę jako właściciel? Jak określić swoje własne ja, będąc, pracując wyłącznie, a zatrudniając do zarządzania inną osobę? Jak rozmawiać z pozostałą częścią zespołu, żeby nie stracić swojej pozycji? No rozmawiać po ludzku i być naturalnym. Nie podkreślać roli szefa, prezesa, bo ja tu jestem właścicielem. Myślę, że to jest jedna z najgorszych rzeczy, którą można zrobić w budowaniu relacji przełożony zespół. Ja jestem jednak zwolennikiem zarządzania opartego na relacjach. I jest wiele przykładów, naprawdę, szefów, menadżerów, którzy nie budują swojej pozycji na strachu wśród pracowników, tylko budują na zaufaniu, na dobrym kontakcie i na dobrej atmosferze. Bez szkody dla wyniku. To teraz trochę inaczej. Postanowiłam zostać freelancerem. Jednak są obawy. Jak się do tego przygotować? Jak zostawić tą swoją przeszłość pracownika podległego i wejść w nowe, bez obaw? Jak odnaleźć w sobie te kompetencje i tą siłę do bycia własnym przywódcą, bądź co bądź? No i nie byłabym coachem, gdybym nie powiedziała: zapraszam do siebie. Warto sobie wtedy zadać kilka pytań i właśnie w takiej roli coach może być przydatny. Warto sobie zadać pytanie, po co ja w ogóle chcę to zrobić? Co ma mi to dać? Jaki ma być tego efekt? No to ja ci powiem, bo mam dosyć. Proszę i zanim bardzo. Rzucę wszystko i wyjadę w Bieszczady, to spróbuję jeszcze być freelancerem, bo nie chcę, żeby ktoś mi mówił, o której mam wstawać, co mam danego dnia zrobić i jaki ogrom pracy wykonać. Wspaniale, widzę, że jesteś prawie przekonana do tego kroku, natomiast już wiesz, co chciałabyś. Mhm. Natomiast warto też zastanowić się, co w tej roli freelancera, czyli określić trochę zagrożenia, jakie się z tym wiążą, co w tej roli freelancera może być trudne. Czy ja sobie zdaję sprawę z tego, że oprócz tego wspaniałego
dorobku freelancerskiego, o którym powiedziałaś, czy ja liczę się z zagrożeniami, z pewnymi barierami, no i jednak z innymi trochę obowiązkami niż w roli pracownika. No ale właśnie, co będzie, jak nie zarobię? Jak mój pomysł okaże się, że nie ma zapotrzebowania rynku, nie ma klientów, czy nie mam wystarczającej po prostu siły przebicia? No właśnie, Małgosiu, i to jest kwestia tego, żeby taki krok, bo to jest odważna decyzja, żeby to była decyzja przemyślana, żeby to nie była decyzja spontaniczna. Musisz mieć świadomość właśnie tego, co posiadasz, a czego nie posiadasz. I czy to, co posiadasz, jest jednak większym bagażem, który wniesiesz do swojej firmy, czy jednak więcej jest tego, czego ci jeszcze brakuje? A co jest ważniejsze? Duże zaplecze finansowe na start, czy duże kompetencje? A to trudne pytanie, ale bardzo interesujące, bo myślę sobie, że wiesz, zasoby finansowe mogą się kurczyć, a kompetencje możesz rozwijać. Więc to, co masz w kompetencjach, w umiejętnościach, raczej już tego nie stracisz, a finanse zawsze możesz stracić. A jak z pracownika samodzielnego, z właściciela, stać się pracownikiem podległym, żeby nie mieć po prostu z tego powodu kaca moralnego tak zwanego? Jak nie stać się kimś złośliwym, bo to gdzieś tam w konsekwencji się odbija na tym i stracić po prostu przyjemność z tego, co robimy, czym się zajmujemy? No ja myślę, że w przypadku, kiedy ta decyzja jest przez nas podjęta, czyli ja jako właściciel firmy decyduję się jednak, że z jakichś powodów rezygnuję z prowadzenia firmy i wracam. Ale wiesz, to jest najczęściej, że nie udało nam się. Po prostu, no nie powiodło się. Mamy klapę finansową, musimy jednak coś ze sobą zrobić. No tak, natomiast ja rozumiem też, że to jest przemyślane, że ja już wiem, że nie ma co się męczyć w pojedynkę, że jednak dobrze, no sytuacja mnie trochę zmusza do tego, żeby wrócić na tak zwany etat. Więc ja rozumiem, że jeżeli to jest przemyślane, łatwiej nam w tą rolę wejść. Pod warunkiem, że już kiedyś tam byliśmy, to wiemy, w co wchodzimy. Pewnie trudniej jest osobom, które od zawsze, nie wiem, przejęły biznes rodzinny, od zawsze były gdzieś tam w szeregach zarządu i nagle muszą przejść do tej roli, w której nigdy nie były. Pewnie to jest dużo trudniejsze. A powiedz mi jeszcze na zakończenie, jak postrzegać, jak reagować, będąc właścicielem? Czy warto zatrudniać osobę, która była freelancerem, czy była również na równym nam stanowisku gdzieś? Czy to nie jest zagrożenie? Jak z taką osobą rozmawiać? Wszystko zależy od tego, na jakie stanowisko taką osobę chcemy przyjąć. Natomiast ja też bym tutaj nie stawiała takich granic, że może lepiej zatrudnić kogoś, kto nigdy nie zarządzał, a może lepiej zatrudnić jednak kogoś, kto prowadził biznes, to i może trochę mi ten biznes poprowadzi. Ale wiesz, to jest taka pułapka, że przyjdzie do prezesa, były prezes i powie, proszę pana, o czym pan do mnie mówi, ja też byłem prezesem, ja się na tym znam. Więc Małgosiu, powiem znowu, taką decyzję trzeba przemyśleć, trzeba się zastanowić, co osoba rekrutowana ma wnieść do mojej firmy. To jest tak naprawdę bardzo ważny etap, na właśnie te pierwsze momenty, w których spotykamy się z potencjalnym pracownikiem. Nie należy brać pod uwagę tylko i wyłącznie tego, czy ma kompetencje, wiedzę, doświadczenie, ale warto też spojrzeć jeszcze na tego człowieka z takiej perspektywy też człowieka. Czyli czy ten kandydat pasuje do zespołu, w którym będzie pracował, czy ja jestem w stanie też, czy ja czuję tą chemię z tym człowiekiem, i wiem, że bez względu na to, jaką rolę wcześniej pełnił, dogadamy się po prostu. Nitko, dziękuję ci dzisiaj za rozmowę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Państwu. Bardzo.